Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób wymienić obecne gniazdo w ścianie zainstalowane podtynkowo w puszce instalacyjnej na nowe, inne, na przykład podwójne gniazdo zasilania, popularnie nazywane kontaktem. Tak więc wymienimy sobie kontakt na kontakt, w tym wypadku pojedynczy na podwójny. I jedno i drugie mieści się do puszki 60, tak więc bez problemu na pewno będzie pasować. Jeżeli jest gniazdko z tej samej serii kupione, no to będzie pasowało do innych gniazdek zainstalowanych w mieszkaniu wizualnie. Ok, czas na wymianę. Pierwszą rzecz, jaką musimy zrobić, to zweryfikować oczywiście napięcie. Jak łatwo zauważyć, ustawmy sobie 750 V prądu przemiennego. Zróbmy sobie taki krótki pomiar. Zasilanie tutaj jest. Jeżeli nie macie multimetru, wystarczy wsadzić jakąś lampkę i sprawdzić, czy działa. Zapewne będzie działać. W tym momencie można zostawić na przykład suszarkę podłączoną do gniazdka, włączyć sobie ją i iść do swojej skrzynki bezpiecznikowej. O ile jest opisane wszystko, to w skrzynce będzie pisało, który bezpiecznik, popularnie nazywany, czyli wyłącznik nadprądowy, będzie odpowiedzialny za to gniazdo. Jeżeli opisu nie ma, to musimy strzelać po kolei z każdym, aż wyłączymy zasilanie w tym gnieździe, czyli na przykład suszarka przestanie działać albo lampka przestanie świecić. Wyłączamy bezpiecznik. Jak zauważyliście, napięcie spadło do zera, czyli rozłączyliśmy fazę, inaczej mówiąc, napięcia już nie ma. W związku z tym, jeżeli mamy taki multimetr, mamy pewność, że rozłączyliśmy poprawny bezpiecznik, wyłącznik nadprądowy. Ewentualnie, jeżeli nie mamy takiego urządzenia, to tak jak mówiłem, wkładamy wtyczkę z jakimś urządzeniem. Dodatkowo możemy posłużyć się zwykłym takim śrubokrętem, który kupimy w markecie, kosztuje 5-7 zł. Jest to próbnik elektryczny, czyli wkładamy końcówkę do kontaktu, do naszego gniazda, przyciskamy palec, po lewej stronie powinna być faza, więc powinno nam tutaj świecić i powinniśmy zobaczyć taką czerwoną neonówkę, która w tym momencie akurat świecić nie powinna, bo wyłączyliśmy zasilanie. Jeżeli włączymy i ona świeci, to znaczy, że tu jest faza, tu możemy zweryfikować, tu nic nie świeci, czyli tu jest neutralny, ochronny można też dotknąć, też nie świeci, faza świeci. Wyłączamy obwód i nagle neonówka przestała świecić. To mamy pewność, że wyłączyliśmy odpowiedni obwód gniazd. Ok, w kilka sposobów, jak widzieli, jak usłyszeliście, można zweryfikować, czy napięcie jest, czy go nie ma. Ok, w tym momencie rozkręćmy sobie gniazdko i wymienimy na to podwójne. Rozkręcamy poprzez odkręcenie tej tutaj śrubki. Ok, gdy będzie luźna, w tym momencie możemy wysunąć czołowy element naszego gniazdka. Pod tym elementem znajduje się kostka, puszka i oczywiście ta kostka tutaj, którą ja nazwałem kostka, to jest po prostu najważniejszy element naszego gniazda, czyli elementy, do których łączymy przewody. Ten element jest tutaj przymocowany za pomocą tych śrub bocznych. Ewentualnie, jeżeli w puszce ich nie mamy, to za pomocą tych śrub tutaj, które wewnątrz puszki rozpychają takie metalowe elementy, dlatego wszystko trzyma się w jednym miejscu. Ja odkręcę te śruby, ponieważ mam na dwa rodzaje mocowania wszystko zamocowane. Wystarczy odkręcić około 2 obrotów, w tym momencie już jest luźno. I to samo z tymi śrubami. Każdą z tych dwóch śrub 2 obroty do 3 max. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jak możecie zauważyć, gniazdo już jest luźne. W tym momencie możemy wyciągnąć ten element, tą główną warstwę naszego gniazda do siebie. Po prostu wyciągamy. Ok. Podczas wyciągania może zdarzyć się sytuacja, że przewód sam wyskoczy jakiś z tego mocowania tutaj u góry od ochronnego albo z tych mocowań tutaj odnośnie fazy i
przewodu neutralnego. Tutaj u góry, aby wszystko wypiąć, zaczynamy od odkręcania tych śrubek trzymających nam te kable, przewody. W tym wypadku druty. Odkręcamy tak samo. Trzy obroty. Ok. Wypinamy przewody. One już nie są pod napięciem, więc możemy je po prostu wypiąć. To samo robimy w dolnej części. Odkręcamy tutaj śruby. Jeżeli macie starego typu instalacje elektryczne, dwuprzewodowe, czyli TNC zamiast TNS. TNS to jest nowy typ sieci, TNC to jest dwuprzewodowa sieć. No to w takim wypadku tego ochronnego, żółto-zielonego przewody po prostu nie będziecie tu mieć. Będą albo niebieskie z brązowym, albo dwa czarne. I zweryfikować, który faza, który nie, to oczywiście multimetrem, albo właśnie takim wskaźnikiem, jak widzieliście. Ok, podłączenie tych przewodów jest dosyć istotne. Po lewej stronie, pamiętajcie, powinna być faza, po prawej neutralny. W przypadku dwuprzewodowych instalacji to nie będzie przewód neutralny, tylko to będzie przewód zerowy, czyli połączenie ochronnego z neutralnym. Ok. Odkręcamy znowu trzy obroty. Tu to samo tutaj. Raz, dwa, trzy. I w tym momencie przewody są już tutaj luźne. Jako, że nie są podłączone, instalacja jest rozłączona, to mogą nawet się zetknąć. Nic się nie powinno stać. Ok, te przewody trzymały się tutaj w środku, pomiędzy tymi blaszkami, jedną a drugą. Są dwa miejsca, właśnie o to chodzi, żeby wpiąć na przykład dwa przewody. Tu tak samo, tu dwa przewody. I tutaj pomiędzy te blaszki. Gdy my kręcimy, ta blaszka z dołu się do góry dosuwa i wszystko trzyma się w jednej pozycji. Ok, jako że wymieniamy gniazdko, to tutaj to pojedynczo możemy skręcić ze sobą tą zewnętrzną warstwę, tak żeby się nic nie pogubiło, a w razie potrzeby mamy z kompletu gniazdko, będziemy mogli wykorzystać w innym miejscu, na przykład je po prostu dodać na ścianie gdzieś, gdzie gniazda nie mamy, bo może jest nam gdzieś potrzebne. Ok, odkładamy. Bierzemy sobie nowe, podwójne, akurat takie chcemy. Delikatnie mogą konstrukcyjnie różnić się gniazda, szczególnie nowoczesne, które mogą mieć jakieś, zamiast śrub, plastikowe elementy, które trzeba gdzieś popodważać, ale nie powinniście mieć z tym żadnych problemów, przynajmniej posiadając taki próbnik elektryczny, taką malutką rzecz, a tak przydatną przy każdych takich pracach drobnych. Ok, odkręcamy, odkręcamy, odkręcamy tą śrubę. Ok, już jest luźna. Spróbujmy. O, jeszcze nie. Ok. Spróbujmy teraz rozdzielić te dwa elementy, czyli ten element zewnętrzny. Odłóżmy na bok. W tym momencie mamy troszeczkę większą tą kostkę połączeniową tutaj, jak widzicie. Tutaj będzie troszeczkę różnić się sposób montażu. Co to znaczy różnić się? Tutaj nie mamy takich z boku tutaj miejsc, gdzie się powkręcać, tylko tutaj będziemy się wkręcać, jeżeli chodzi o przewód ochronny od góry, oraz spoglądam jeszcze sobie, czy nie ma tu jakichś oznaczeń. Nie ma. Oraz przewodami tymi, które tutaj są, czyli fazowy po lewej stronie i po prawej stronie neutralny, wkręcamy się tutaj w te śruby, które tutaj widzicie. Jako, że mamy po dwa, bo dalej przewód jest że tak powiem, dystrybuowany równolegle tutaj dalej do kolejnego gniazda, no to mamy troszeczkę trudniej. Jeżeli nie byłoby podwójnie tych przewodów, łatwiej by było po prostu się wkręcić. Ale z każdym wyzwaniem trzeba sobie dać radę. Jeżeli okazałoby się, że tutaj w tej puszce macie tak krótkie przewody, że no aż ciężko, po prostu aż ciężko, to w takim wypadku możecie je sobie przedłużyć nowym oczywiście jakimś przewodem, podocinać sobie takie kawałki, oczywiście tego samego koloru przewodów, tutaj obrobić końcóweczki przewodów, tak jak tutaj widzicie, wystarczy po prostu podocinać. Jest filmik, w jaki sposób przygotować przewody, gniazdko, tam możecie sobie zobaczyć i skorzystać z takich oto tutaj, zaraz Wam pokażę, złączek na przykład Wago lub innego producenta. W ten sposób wyobraźcie sobie, że ten przewód na przykład tutaj jest troszeczkę zbyt krótki,
no niezbyt wygodny, to w takim wypadku zamiast mocować się z podwójnymi przewodami tutaj i je dokręcać, to możemy skorzystać, już Wam pokazuję z czego, z takich kostek, które możemy kupić sobie w sklepach elektrycznych, w marketach. Taka kostka na przykład potrójna wago. Są podwójne, potrójne, po 5 pól. I zobaczcie, jak wygodnie można byłoby wykonać instalację. Czyli podważamy sobie do góry raz, dwa, trzy te dźwigienki. Wkładamy sobie przewód tu fazowy do końca, zamykamy. Te dwa brązowe także wkładamy. Oczywiście wyrównujemy, żeby całe weszły. Zamykamy. O, nie weszło do końca. Zaraz Wam pokażę co jak. Wpinamy sobie te przewody. O, ten wszedł do końca. Zamykamy dźwignię, ona już nam trzyma przewód. I trzeci przewód. To Wam tylko pokazuje sposoby, które mogą Wam ułatwić życie. Ok, ciach. I wszystkie trzy. Nie, jeszcze ten coś nie wszedł. Moment. Musi głębiej wejść do samego końca, bo inaczej nie chwyci. Sprawdźmy teraz. Dalej nie. Wyprostuj się. O, teraz powinno być już dobrze. Otwieramy. Wsadzamy. Powinien dojść do samego końca. Zamykamy. No i teraz, no nie ma siły. Musi się trzymać. I się już trzyma. Czyli doszedł po prostu przewód do samego końca. To jest przeźroczysty element, więc od razu widać, czy drut doszedł do końca bez problemu. I w tym momencie mamy dłuższy przewód i możemy sobie założyć jeden tylko. On przejmie, że tak powiem, wszystko. Jak widzicie, byłoby łatwiej nam zakładać. Ale pewnie tak dobrze nie będziecie mieli. W związku z tym w ten sposób zamykamy. Tylko pokazuję, że takie różnego rodzaju złączki są i bardzo ułatwiają życie. Są bardzo, bardzo cieniutkie. Nie to, co takie kostki starego typu, gdzie tam wkręcamy. One są no, po prostu większe. To jest lepsze rozwiązanie. Dobra, czas to połączyć wszystko. W taki sposób utrudniony, jak mamy. Czyli najpierw będziemy mocować przewód ochronny, ten żółto-zielony, u góry, tutaj. I musimy pamiętać o tym, żeby mocno dokręcić te styki tutaj, czy te elementy łączeniowe. Czyli odkręcamy tak, żeby tutaj zostawić jak największą szparę, żeby nam się te przewody po prostu tu zmieściły. Odkręcamy jeszcze trochę. O, w ten sposób będzie dobrze. I w tym momencie montujemy do środka, do tej szpary pomiędzy tą śrubę po prostu jeden i drugi przewód. Czyli to są oczywiście te żółte. Jako, że one będą od góry, to już sobie tak lekko możemy je wygiąć w dół. Teraz tak, jak będziemy mocować potem prawą stronę neutralne, to będą tak, te niebieskie też tak wygiąć. Warto sobie już teraz to zrobić, żeby się potem nie mocować. Ok. Tutaj drugi. Okay. I to samo będzie z tym fazowym, brązowym oczywiście. Na kanale jest i będzie coraz więcej poradników różnego typu, także elektrycznych, czyli sposoby połączeń różnych. Tak więc zachęcam Was już teraz do subskrypcji kanału Forum Wiedzy, bo to się Wam po prostu może przydać. Ciekawa, praktyczna wiedza. Dobra, wkładamy te dwa przewody tutaj do góry, do tej szparki. Tutaj. Obrobienie przewodu powinno być około 0,9 mm, 1 cm max. Tutaj mamy drut, ale oczywiście mogą to być i też przewody typu linka, czyli wielodrutowe, ale takie cieniutkie. Ok, jak widzicie, wsadzone są te dwa przewody ochronne do końca, dalej się już nie da. W tym momencie za pomocą mocnego wkrętaka możemy dokręcić tą śrubę, a gdy poczujemy opór, to najlepiej dokręcić to wkrętakiem płaskim, szerokim. Wtedy będzie łatwiej nam wkręcać. Zobaczcie. Dokręcamy. O, teraz jest łatwiej. Jeszcze mocniej. Ok, w tym momencie te druty tutaj są wciśnięte i bardzo, bardzo mocno trzymane. I o to chodzi, żeby oczywiście nie wypadły. Dobra, teraz czas na niebieskie. Niebieskie wepniemy sobie tutaj do tych dwóch śrub. Nie będziemy do jednej śruby wciskać. Skoro mamy dwie, to dokręcimy do każdej z nich po jednym przewodzie. Takie ułatwienie mamy.
Czyli tak, niebieski. Wkręcamy tu. Wciskamy go sobie tutaj. Hopla, hopla. Możemy pomóc sobie śrubokrętem delikatnie. O, jeszcze głębiej wszedł. Dobra. Ok. Dokręcamy teraz tą śrubę. A, nie widzicie. Ok, sorry. O, właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, a sam też zapomniałem. Tutaj, jak widzimy, ten drut, on nam troszeczkę próbuje wyjść. On nam próbuje tutaj wyjść, ponieważ dokręcając tą śrubę, ten łeb, po prostu wyciska ją. W związku z tym, ten rdzeń tutaj powinniśmy wsunąć od tej strony. Zobaczcie, tu mój błąd. Ok, odkręciliśmy jeszcze raz. Z tej wewnętrznej strony wsadzamy ten drut. O tak. W ten sposób, jak widzicie. Dzięki temu, dokręcając teraz śrubę, łeb nie będzie wyciągał nam naszego druta. O, w ten sposób. Kręcimy. Okay. I dokręcamy teraz mocniej, żeby tarcie było maksymalne i żeby ten drut nie chciał wyjść. Musi po prostu trzymać. Ok, jeden jest. Drugi niebieski. Bierzemy sobie drugi niebieski i tak samo wkładamy od tej samej strony. Tutaj od tej strony śruby, że jak będziemy wkręcać, to żeby śruby nam nie wyciągało. Dociśnijmy sobie do końca. Jest już do końca. I możemy dokręcać. Wymiana gniazdka jest, można powiedzieć, banalna, jednak najważniejsze bezpieczeństwo i odpowiednio mocne dociśnięcie, żeby nie było sytuacji takiej, że dokręcimy, na przykład będziemy próbować dokręcić próbnikiem elektrycznym. W życiu nie dokręcicie porządnie próbnikiem elektrycznym, a jeżeli już będziecie próbować, to pewnie urwiecie, zepsujecie tą końcóweczkę tutaj płaską. Szkoda kasy. Więc musi być troszeczkę mocniejszy, szerszy śrubokręt. Ok, tutaj niebieskie, neutralne mamy, ochronne u góry też mamy. Co nam pozostało? Pozostały nam dwa przewody tutaj po lewej stronie. To są przewody oczywiście jakie? Fazowe. Więc tak, tu przewody niebieskie sobie już odsuniemy tutaj. I teraz od wewnętrznej strony może nie będziecie zbyt dobrze widzieć, a raczej na pewno nie. Tak więc ja tu postaram się szybciutko je wkręcić, żebyście też nie tracili zbytnio czasu. Więc tak, najpierw tutaj jeden fazowy. Dognijmy sobie drut, o, w ten sposób. I pomiędzy śrubkę sobie tu zaraz wsadzimy. O, tu widzicie. Musimy go wcisnąć pomiędzy śrubkę, ale nie z tej strony oczywiście, tylko bardziej od wewnętrznej, bo inaczej będzie to, co przed chwilą. Czyli tu, tu. Jeszcze trochę odkręcę. Teraz powinno nam tu fajnie już wskoczyć. Powinno, co nie znaczy, że musi oczywiście. Ale miejmy nadzieję, że fajnie nam wskoczy. Niektóre gniazda mamy troszeczkę lepiej rozwiązaną kwestię tutaj mocowania. Ale nie ma co narzekać. Ze wszystkim trzeba sobie poradzić. Ok, weszło, weszło. Teraz dociśnijmy dalej. Głębiej, to znaczy. Ok, dociśnięte jest elegancko. W tym momencie możemy już zamocować, czyli przykręcić, dokręcić tutaj tą śrubę, która będzie nam przytrzymywać, ściskać drut. Ok, starajmy się dokręcić porządnie, żeby zaraz nie musieć robić tego drugi raz, to znaczy, żeby przewód nam po prostu nie wyszedł. Ok, został nam jeszcze jeden tutaj, jest dosyć krótki z tego co widzę, ale powinniśmy dać sobie radę, skoro wcześniej wystarczał, to teraz też powinien. Czyli wsadźmy sobie, o, w ten sposób, gniazdko trochę już do środka, ten element, i będziemy mieli więcej miejsca, zobaczcie. Tak.
Tutaj sobie przewody możemy podociskać trochę. Raz, dwa. O, w ten sposób. Wciśnijmy troszeczkę głębiej. Okej. O, jak widzicie, teraz ten przewód nagle zrobił się dłuższy, w związku z czym możemy go sobie lekko zagiąć i nie powinno być najmniejszego problemu. Możemy skorzystać z jakichś drobnych szczypiec, albo tu obcinaka do izolacji, żeby go po prostu troszeczkę wygiąć. Akurat obcinak mi się teraz trafił pod ręką. Ok. I przewód musimy teraz wsunąć do ostatniej tu śruby. Wyluzujmy ją sobie i próbujemy. Nie ma co próbować, tylko wciskać. Jest, jest. Nie, nie jest jeszcze. Próbujmy sobie tu poluzować tą śrubę. Coś taka niepoluzowana, chociaż odkręcona. Razem tu odsuniemy trochę tą śrubę. O, teraz się miejsce zrobiło. Wcisnąłem tu próbnik elektryczny i łeb się odsunął. Może teraz się w końcu uda. To jest bardzo, bardzo, bardzo banalna czynność, ale jeżeli w gniazdkach mamy właśnie tak jak tutaj bokiem, a przewody mamy druty, nie linki, to jest zawsze troszeczkę trudniej. Bo zwykle jest tak, że trzeba się po prostu wcisnąć. Ok, dokręćmy sobie teraz tą śrubę. Ok, już jest trochę teraz mocniej. I bardzo ważne, tak jak przy każdym, żeby mocno dokręcić. Tylko starajmy się mocniej nacisnąć, żeby czasem nie zepsuć tego łba tej śruby. Chodzi o to, żeby użyć dobrego narzędzia, które jest dopasowane. Ok, wystarczy. W tym momencie mamy tutaj wszystkie dokręcone. Raz, dwa, trzy, cztery. Plus ochronne tu u góry. Próbuję sobie jeszcze ten ochronny dokręcić. On widzę, że tu będzie najbardziej narażony. Więc warto, żeby był porządnie dokręcony ten to połączenie. Ok. Jest w porządku. Tu trochę ten przewód wychodzi, więc poprawimy go. Odkręćmy. Ok, jeszcze raz zakręćmy. Ok, koniec. W tym momencie możemy wcisnąć nasze gniazdko już do końca. Powinno być na tyle miejsca w puszce, że spokojnie gniazdo wejdzie. Wciskamy, wciskamy, wciskamy. Ok, tu góra trochę się oczywiście może tam opierać ze względu na to, że mamy tych przewodów trochę w środku, ale poradzimy sobie. Tutaj wsadzimy w te śruby. Zaraz to wszystko dopasujemy. I o jest. W tym momencie mamy już element, jak widzicie, ułożony. Tu musimy jeszcze tylko trochę wypoziomować na tych śrubach. Chyba, że tych śrub nie używacie, to się nie przejmujcie. To w takim wypadku wkrętakiem możecie tu przez środek i wcisnąć głębiej. Zobaczcie, w taki sposób. Tu trochę przewód się zacznie tam układać. Tu na tych śrubach możecie nawet docisnąć, tak jak widzicie. Wtedy całe gniazdko idzie docisnąć. O, w ten sposób. Jeżeli macie gniazdko dociśnięte, no to dokręcamy te dwie śruby, jedną i drugą. Te śruby zaczną się rozszerzać. Bo pamiętajcie, najpierw dociskamy gniazdo. Ja używam też tych śrub tutaj. One są bardzo pomocne właśnie w dociskaniu. Zobaczcie. Teraz sobie mniej więcej poziomuję gniazdko. Zaraz wam pokażę. O, w ten sposób. Dokręćmy sobie tą śrubkę. Ona nam będzie trzymać. Tak. O, trochę nam wypadło. Tutaj ten ochronny nam utrudnia robotę, ale
Poradzimy sobie. Siach. Tak, przytrzymamy sobie i dokręćmy. Pięknie się dociska. Teraz tutaj to samo. Poziomujemy w odpowiednim kierunku, żeby było dobrze. O tak. Ok, jest fajnie. Czyli jak widzicie, ja podwójnie po prostu mocuję i na tym, i tak samo na tych tu śrubach. Te śruby też warto oczywiście dokręcić. One nam tak fajnie rozepchają tam element, czyli te takie łapki w środku, i całość będzie trzymała się perfekcyjnie. Ok, teraz jeszcze tutaj trochę zrobimy sobie płaskim. O, płaskim łatwiej. Ok, w tym momencie mamy już nowe gniazdo podwójne zamontowane, wtykowe gniazdo elektryczne Popularity Contact w puszce instalacyjnej, w puszce elektrycznej. Jedyne co teraz musimy zrobić, nałożyć tutaj tą końcówkę estetyczną, plastikową do końca i dokręcić tą oto tutaj śrubę, która wszystko, że tak powiem, wykończy całą robotę. Teraz już jest wszystko dociśnięte dookoła. Wymiana gniazdka przebiegła pomyślnie. Stare gniazdko możemy sobie umyć i schować. Być może kiedyś będzie nam potrzebne. Sprawdzamy teraz, czy wszystko działa. Czyli uruchamiamy zasilanie. Czyli podnosimy tutaj dźwignię. Ewentualnie wkręcamy wkładkę topikową w gnieździe. Ok. Nie wystrzeliło nic, czyli żadnego zwarcia tam oczywiście nie zrobiliśmy. Trzymając się kolorów, zabezpieczamy się, że wszystko będzie ok. Ok, teraz sprawdzamy napięcie. Można sprawdzić takim próbnikiem elektrycznym tutaj z lewej strony. Powinna być faza. Jest, świeci. Wy tego nie widzicie, zapewniam Was, że świeci. Z prawej strony nie może nic świecić. Nie świeci. I na bolcu ochronnym też nic nie świeci. Jeżeli macie multimetr, możecie sprawdzić multimetrem. Ustawiamy 750 V prądu przemiennego, czyli więcej niż 200, bo ma być około 230. Wkładamy sondy i weryfikujemy napięcie, powinno być około 230. Wszystko działa, gniazdko wymienione. Jak sami widzieliście, sprawa jest banalnie prosta, jednak możecie napotkać się na takie właśnie problemy, że przewody, które są wewnątrz, są dosyć cienkie. Przepraszam, a nawet nie tylko cienkie, ale po prostu twarde i krótkie. I dodatkowo może się zdarzyć, że podczas wymiany któryś się ułamie i przez to będzie jeszcze krótszy. W związku z tym naprawdę polecam zastanowić się, czy nie zrobić tego montażu tak jak widzieliście na takich potrójnych wago, które są bardzo cienkie, do kostki idealnie wejdą i nawet te krótkie przewody po prostu wkładacie, dociskacie do końca i tylko pojedynczym dłuższym przewodem łączycie tą kostkę z waszym gniazdem. Tak będzie znacznie prościej, ale to czy chcecie wydać parę złotych więcej czy nie, to jest wasza sprawa. Ok, z mojej strony to tyle. Już wiecie jak wymienić gniazdo elektryczne, jest to bardzo prosta czynność. I jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście teraz już wykonacie to samodzielnie. Najważniejsze pamiętajcie, żeby wyłączyć zasilanie. Reszta pójdzie krócej, dłużej, zależnie od waszego szczęścia. Zachęcam was do subskrypcji kanału. Na dole taki czerwony przycisk, tam proszę nacisnąć. Będziecie wtedy na bieżąco ze wszystkimi poradnikami. Zachęcam Was do polajkowania filma, czyli tam na dole znowu klikamy łapka w górę. Oczywiście jak nie chcecie, to nie. I zachęcam Was do skomentowania tego materiału. Być może macie jakieś dobre, cenne rady i innym się to po prostu przyda. Ewentualnie jakieś pytania lub pomysły na ciekawe filmy, to piszcie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się.